Pierwszy raz byłem w cementowni pod koniec lat 90. i ten skok technologiczny, który został wprowadzony tutaj w Polsce przez cementownię, jest olbrzymi. I to rzeczywiście widać. Ja bardzo dziękuję za możliwość odwiedzenia państwa zakładu. Dziękuję również Związkowi Producentów Cementu za szereg informacji. Moja motywacja aktywności w tym zespole nie związana jest z tym, że w moim okręgu podwarszawskim jest cementownia, ale jak wszyscy Polacy bardzo interesują się tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. Są przerażeni wzrostem cen, który następuje. Mieszkanie przecież jest prawem każdego człowieka. W naszej cywilizacji w XXI wieku to już nie powinno podlegać żadnej wątpliwości. I to, co się dzieje z przemysłem budowlanym, materiałów budowlanych, przemysłem cementowym, wapienniczym, no to jest rzecz absolutnie kluczowa, także z punktu widzenia cen mieszkań dla każdego Polaka. Wielu z nas przecież jeszcze marzy o swoim własnym mieszkaniu i to, co obserwujemy, ta totalna deregulacja rynku, także rynku materiałów budowlanych, jest przerażająca i to wymaga interwencji, rządu. Tutaj koledzy mówili o skokowym podniesieniu cen energii elektrycznej, o podniesieniu cen węgla, także niedostępności węgla, który przecież jest kluczowy dla funkcjonowania cementowni. I to wszystko związane jest z interesem każdego Polaka. I druga kwestia. Ja bardzo cenię to, co państwo robicie dla ekologii, dla ochrony środowiska. Ten program, który tutaj jest wprowadzany w życie, który ma na celu zmniejszenie emisji CO2, jest absolutnie kluczowy. Zostaliśmy poinformowani o bardzo ambitnych planach i bardzo kosztownych planach tutaj w tej cementowni, ale także o planach całej branży. I to jest niezwykle ważne, aby umieć godzić biznes, zyski, no bo po to tutaj panowie jesteście i po to ta firma działa, z środowiskiem, w którym wszyscy żyjemy, no bo wszyscy jesteśmy jego depozytariuszami, wszyscy jesteśmy od niego uzależnieni. Także za to bardzo dziękuję i też gratuluję.